Bracia, nasza ziemia jest gorzka od krwi. Wprawdzie nie wiemy dlaczego Bóg upodobał sobie te wzgórza i niziny jako miejsce goryczy, jako miejsce krwi. Ale wierzymy, że skoro Jego wybór padł na naszą ziemię, sprawi ona w niezbadanych zamysłach Bożych mądre i głębokie przeznaczenie. Nadszedł czas rozpaczy szubienic i czół pokrytych bluźnierczymi napisami. Życie ludzkie znaczy mniej od złamanej gałęzi i od kamyka potrąconego nogą. Nasz klasztor wznosi się na wzgórzu, a z okien widać drogę prowadzącą do miasta i pochmurny dzień prowadzący w głąb sierocego horyzontu i ludzi prowadzących w głąb piekieł. Po co patrzymy w stronę miasta? Po co patrzymy w głąb piekieł? Po co patrzymy w głąb horyzontu? Zamknijmy oczy i módlmy się do Boga. Czy wolno nam się modlić do Boga z zamkniętymi oczami? Gdy po placach i ulicach walają się trupy dzieci i starców, kobiet i mężczyzn? Gdy dogasają ostatnie pożary w getcie? Z otwartymi oczami módlmy się do Boga. Patrzmy w głąb piekieł. Born kieruje rzezią i własnoręcznie zabija ludzi. Już od kilku dni nie było go w klasztorze. Przyjdzie, na pewno przyjdzie. Musi przyjść. Czego on jest od przeora? Biedny przeor. Bardzo się postarzał. Codziennie przed poranną mszą świętą siada w konfesjonale i czeka na wiernych, którzy pragną wyspowiadać Bogu swe grzechy. Lecz na próżno czeka, bo nikt kolana nie zgina przed jego obliczem. Odchodzi smutny i zamyślony. Człowiek zwykły jest osądzić po pozorach. Pozory bowiem ułatwiają osąd tym, którzy rzecz lubią oceniać z wierzchu. Tym bardziej, że natura ludzka, skażona trucizną grzechu, w winie bliźniego odnajduje własne oczyszczenie. Ja wierzę w uczciwość przeora. Nie mogę zrozumieć? Nikt nie rozumie. Te odwiedziny sieją wśród mieszkańców niepokój i lęk. Wydaje mi się, że powinniśmy z przeorem szczerze porozmawiać. Mówić nie będę, nie widzę powodu. Co do przeora, to mam ślepe zaufanie. Wszyscy wierzymy w niewinność przeora, ale... Niech mnie Bóg chroni przed podejrzeniami. Ja także w pełni ufam przeorowi. O klasztor chodzi. Mieszkańcy miasta zowią nas zdrajcami. A gdy jednego z nas przechodzą na drugą stronę ulicy. Thank you.
Tam jest piekło. Ale to piekło nie rozstąpi się jak Morze Czerwone i Emanuel Blaty nie przejdzie z nogą na drugi brzeg. Nie przejdzie. Emanuel Blaty to ja. Stolarz. Przed wojną pracowałem u mojego ojca. Mieliśmy zakład starski w miasteczku. Tuż obok rynku. Przy Dowskiej ulicy. Szyld był od frontu, ale wchodziło się od podwórza. Nikt z mojej rodziny nie przeżył. Tylko ja. Uciekłem do lasu. Kilkunastu innych Żydów uciekło razem ze mną. Teraz idzie upała z psami. Wszystkich złapią. Hitlerowskie psy mają dobry węch. Dziękuję. Czy to ja już idę? Czy ja mam odejść? Czy ja mam odejść, gdy się ogolę, nie wyglądam na Żyda? Nie bójcie się, gdy się ogolę. Mój nos nie jest garbaty, a moje walki są grube. Moje oczy są niebieskie. Spójrzcie, spójrzcie, są niebieskie. Takie niebieskie oczy to dzisiaj majątek. Gdy byłem mały, moja matka zawsze mówiła, że Emanuel ma chrześcijańskie oczy. Jak niebo. Nie mam dokąd iść. Czy ojcowie byli w mieście? W tym piekle? Czy ojcowie wiedzą, co się stało? Wyciągali Żydów z piwnicy kryjówek. Rozstrzygnęli na miejscu i w furmankach wywozili za miasto. I grzebali jak padli na wypuszczonych gliniankach. Natalis Sancti Clementis Primi, Papet Martiris. Witaj. Tam zabijali na przełych grobach jak na kamieniach ofiarnych. Ale nie wszyscy umierali od razu. Niektórzy podnosili się i wołali: Szema Izrael! Adonai Elohenu! Adonai Echad! Ale Born? Czy znacie Borna? Już tam stał jak anioł śmierci i dobijał tych, którzy dawali ostatnie znaki życia. A na środku ulicy leżało dziecko. Ręce i nóżki miało opalone. Już nie płakało. Może nie miało już sił. A obok niego stała jego matka. Błagała Niemca o łaskę śmierci dla siebie i dla dziecka. Niemiec wyjął rewolwer, uważnie przymierzył i... A matka biegła za nim i wyła: A mnie? A mnie? Słyszę jeszcze krzyk tej biednej kobiety i widzę jej czoło uniesione ku niebu, jak łunę czerwoną od klątwi złorzeczeń. Jesteśmy tylko ludźmi, biednymi ludźmi. Jest zawsze nieprzygotowany na przyjście swojej ostatniej godziny. Nawet Pana dosięgła trwoga w ogrodach Getsemanii. Nigdy nie wiadomo, kiedy przed człowiekiem otwierają się ogrody Getsemanii. Ile się raz aniołów? Ale Pan może nie wysyłać więcej aniołów. Ja rozumiem, że ludzie się boją, bo ktoś by się nie bał. Wy się boicie i ja się boję. Jedni się boją i drudzy się boją. Wasza trwoga jest taka sama jak moja trwoga. Niech Pan nie odchodzi, niech Pan zaczeka. Co robi? Niech Pan zaczeka. Po co? Dajcie mu chabić. Niechaj będzie jeden z nas. Ja? Ojcze, przełożę ja? Nie. Damy mu habit i będzie jednym z nas. Przyjechał! Znowu przyjechał. Weźmy Żyda do środka. Thank you.
stojąc obok klasztoru, pomyślałem, wstąpię do mego kochanego ojca. Kazałem szoferowi zatrzymać samochód. Co u ciebie dobrego? Jak zdrowie? Dziękuję. Zaraz dalej pojadę. Mam wiele roboty. Ale wieczorem wstąpię do ciebie na krótką rozmowę, dobrze? Jak tu u was zimno? Nie palicie w piecach? A może nie macie opału na zimę? Nie mamy. Dlaczego? Nam węgiel nie jest potrzebny. Wolicie marznąć? Tak. Dlaczego? Modlitwy łatwiej dochodzą do nieba, kiedy odmawia je się w nieogrzewanych ścianach. Tak sądzisz? Jestem tego pewien. Ale ja wolę rozmawiać z tobą w ciepłym refektarzu. Jutro całe miasto wylegnie na ulicy, by podziwiać węgiel zwożony do klasztoru. Wszyscy powiedzą, że dobrze ojcu wykorzystałem poparcia Borna, który wyprosił Boga, żeby po modlitwą i po Bożym życiu. To wielka propaganda dla naszego Boga. Ale po części też dla mnie. Bo miło być narzędziem w rękach opatrzności. Często zastanawiam się, skąd bierze się do mnie ta nieposkromiona chęć rozmów z tobą? Rozmów z człowiekiem, który tak naprawdę jest moim zaciętym wrogiem. Nie jestem twoim wrogiem. Nie udawaj, Baranka. Jestem wrogiem z... Który jest we mnie! To chciałeś powiedzieć. Nadałbym ci z chęcią tytuł niebieskiego doktora za tą genialną zdolność, za pomocą której tą umiejętność. Umiejętność sprytnego maga, który nagłym ruchem ręki wyciąga zające i ptaki z kieszeni. Arcymistrzu obłudy, już w Rzymie wykazywałeś tą niesamowitą zdolność. Lecz w owym czasie nie byłem na tyle wnikliwy, aby przewidzieć, że pod czerwoną sutanną mojego przyjaciela, pobożnego kleryka z Kolegium Germanicum, bije serce przyszłego komendanta... Dzieją się takie rzeczy na ziemi i niebie, które nie śniły się nawet pobożnym klerykom. Pamiętam pewne rzymskie popołudnie, gdy szliśmy brzegiem Tybru, żółtej, melancholijnej rzeki. Pomyślałem wtedy, że ta rzeka płynie w nieskończoność. Rzeka moich pierwszych rozczarowań. Rzeka moich pierwszych niepokojów. Nie umiałeś wierzyć. Czy warto było tracić wiarę w Boga, aby zwyciężyć nad takim robakiem jak ja? Bóg, który zszedł do mnie z biblijnych wersetów, zagrodził mi drogę do mojego narodu. Jego niebo legło w poprzek mojej historii. Spaliłem niebo jak płaszcz zadżumionych. Zamknęłem swe modlitwy przed pustynnym Bogiem, jako czułmarłych, który powiewając liturgicznymi ustami chciał rzucić na kolana moją godność człowieczą. Bóg obrzezany, wrzaskliwy psalmista. Zwątpiłem w niego, aby uwierzyć w Niemcy. Uwierzyłeś w kraczące szubienice. Ciebie, mój drogi, nikt tutaj nie krzywdzi. Siedzisz sobie spokojnie pod moją opieką. Wielu mieszkańców miasta tobie zazdrości. Do czego zmierzasz? Cóż za śmieszne pytanie. Śmieszna dociekliwość. Lubię z tobą rozmawiać. Lubię przebywać. Lubię dyskutować. Choć niechętnie wracam do czasów naszej młodości. Pamięci nie zabijesz. Ilekroć stoję nad masowym grobem i dobijam żywych, każdy z nich ma twarz rzymskiego kleryka wśród ukrzywdzonych mitów. Po co przyszedłeś? Jesteś bardzo rzeczowy. Zajęty. Czy? Klasztorem i modlitwami. A za kogo się modlisz? Za ciebie. O nawrócenie? Tak. I za tych, którzy giną tam na dole. Za Żydów? Tego prawa nie możesz mi odebrać. Rzeczywiście, przyznaję, masz wiele roboty. Ale ty chyba przyznasz, że staram się o to, abyś miał tematy do nieustannych modlitw. Ten swąd jak chmura zawisła w powietrzu i swym zapachem doprowadza mnie do ciągłej mdłości. Ukończyliśmy akcję w mieście przeciwko Żydom. Teraz jest miasto czyste i białe, niczym śnieg bielszy.
Znasz przecież tę przepiękną metaforę, nieprawdaż? Chciałem cię ostrzec. Przeprzyj. Banda Żydów wymknęła się z miasta i zbiegła w okoliczne pola i lasy. Uprzedzam cię, mój drogi, abyś nie dał się skusić uczuć litości. I nie dał zbiegom schronienia, gdyż nie miałbym żadnych podstaw, aby pomóc tobie i klasztorowi. Bym musiał postąpić zgodnie według rozkazów, które dostałem od swoich dowódców. Czyżby przemawiała przez ciebie troska o klasztor? Tę sprawę... Choć wiem, mój drogi, że moje spotkania przysparzają ci wiele trosk, niepokoju i wstydu. Mimo to trudno jest mi wyrzec się tych spotkań. Cóż za rozkosz jest porozmawiać z kimś na mądre i pobożne tematy. Bądź zdrów! Do wieczora. Co pani tu robi? Tu jest klauzura, tu nie wolno wchodzić kobietom. Daj spokój tym głupim przesądom. Jestem i koniec. Kto pani tu wpuścił? Jak pani tu weszła? Nikt mnie nie wpuścił. Czy można usiąść? To jest ten wasz klasztor? Jak tu u was zimno. Byłam w kościele. Lubię ten wasz kościół. Ja się czasem modlę. Nie zawsze, czasem, gdy mi chętka przyjdzie. Nie lubię Boga zanudzać prośbami. Niech przeor usiądzie, proszę. Pogadamy. Co mi się przeor tak przygląda? Pończochy? Jedwabne? Dzisiaj zachciało mi się modlić. To dobrze, że pani czuje potrzebę modlitwy. Uklękłam przed figurą Matki Boskiej, która stoi w bocznej nawie waszego kościoła. Matka Boska już wielu ludzi nawróciła. Miła, przeor kiedykolwiek w swym życiu głodował? Przeor zna Boga, ale nie zna życia. Te klejnoty powinny powrócić do ludzi, bo biedakom są bardziej potrzebne niż wam. To są wota dziękczynne. To dar wyrzeczenia Bogu ofiarowany. Bóg gwiżdże na takie znaki i ofiary, zwłaszcza, że z owych ofiar sam niewiele ma. To jest bluźnierstwo. Bluźnierstwo, bluźnierstwo, gdy coś wam nie dogada. Straszycie nas piekłem jak strachem na wróble. Te perły są piękne, chociaż straciły już swój blask. Skończmy z tymi perłami. Po co pani przyszła? Jubilerzy mówią, że perły zawieszone na kobiecej szyi znów powracają do życia. Te perły bardzo mi się podobają. Bardzo. Pragnę je otrzymać z zacnych rąk ojca przeora. Pani oszalała. To będzie dla mnie zasłużona zapłata za wszystkie niemiłe słowa, które przeor przed laty wygłaszał przeciw mnie z ambony. Ja przeciw pani? To było przed wojną. Przeor nie pamięta? Nie, nie pamiętam. Przeor niemal mnie wyklął. Ja wykląłem panią? Przeor wtedy... Mam tylko jednego i jestem bardzo szczęśliwa. On jest Niemcem. I wśród Niemców są porządni ludzie. To dobry człowiek. Proszę sobie wyobrazić, że ten Niemiec jest dla mnie tak miły i dobry i czuły, jak żaden z mężczyzn, z którym dał mi piękne mieszkanie, lisa i karakury. Mówi do mnie delikatnie, zawsze używa pieszczotliwych słów. A wieczorami gra stare walce na pianinie. Mam mieszkanie, pianino i lisa, ale chciałabym mieć też kolię pięknych pereł. Właśnie te z ołtarza, w darze od ojca przeora. Co? Chodźmy do kościoła. Przeor uprzejmym gestem zdejmie perły z szyi Madonny i wręczy mi je w darze. Proszę, chodźmy przeorze. Nie wiem, cóż mam bardziej podziwiać. Pani tupet czy cynizm? Tylko trwogę, ojcze. Tylko trwogę. Trwogę przetrzy. Niekiedy... Leżąc w łóżku, mam wrażenie, że znowu słyszę na schodach kroki gościa, który zbliża się do sypialni, otwiera drzwi, podchodzi do łóżka.
spoconymi łapami poczyna błądzić po mlicie. O te ciała cuchnące capie potem i upiorne oczy, w których nie ma nic oprócz zimnego szaleństwa! Ja muszę mieć pieniądze. Ja z tych pieniędzy muszę wybudować dla siebie bezpieczny dom i mur, który mnie oddzieli od ludzkiej pogardy. Droga, którą pani obrała, jest fałszywą drogą. Może, ale bezbłędnie prowadzi do celu. Czy mogę zapalić panie? Spostrzegłam jakiegoś Żyda, który wszedł do kościoła i sądząc, że go nikt nie widzi, wbiegł po schodach na piętro. Czekałam na niego, ale ów nieproszony gość, prawdopodobnie nieco uciążliwy dla szanownych ojców, nie pojawił się znowu. Cóż się z nim stało, przewielebny ojcze? Żyd? Nic mi nie wiadomo o żadnym Żydzie. A może poszlibyśmy go poszukać? Co? Ja mam szukać Żyda? Gdzie? W klasztorze? Nic nie wiem o żadnym Żydzie. Czy gestapowcom też przyor prawdy nie powie? Proszę stąd wyjść! Proszę natychmiast stąd wyjść! Ale przyor jest wojowniczy? Proszę natychmiast opuścić klasztor! Dobrze, pójdę. A szkoda, bardzo szkoda. Czytałam kiedyś, że poławiacze pereł łowią je w dalekich, gorących morzach. A tutaj? Na gipsowej szyi Matki Boskiej straciły już swój blask. I nie ma w nich ani gorąca, ani morza. A szkoda, takie piękne perły. No? Tędy jest wyjście. Ojcze, niech ojciec szybko pójdzie do kościoła i zdejmie perły z ołtarza Matki Boskiej. Proszę schować je w skrytce za stallami. Już wkrótce rozpocznie się radosne owocowanie krzyża. Będzie to wielka chwila w naszym życiu. Być może owa, na której przyjście czekaliśmy tak długo. Być może ona jedna jest i na szaleństwo mężu w ciemności. Jesteśmy gotowi, ojcze przeorze. Pamiętamy, że Chrystus objawił się po śmierci biednej kobiecie w stroju sadownika. Prawdopodobnie na znak, że życie człowieka toczy się między dwoma drzewami, poznania i krzyża. Mądrość człowieka mieści się na przecięciu ramion świętego krzyża. Tam, gdzie droga niebios, mądrze przecina się z drogą ziemi. Amen. Proszę zaczekać tutaj na ojca przeora. Czy przeor wie, że pan przyszedł? Tak, wie. A, witam pana. Już dawno pan mnie nie odwiedzał. A szkoda, szkoda. Niestety pragnąłem zasięgnąć pańskiej porady. Lecz nagle przestał pan mnie odwiedzać. Cóż się stało? Czyżby pan także stracił do mnie zaufanie? Na temat ojca przeora były długie dyskusje w podziemiu. Nie mogliśmy zrozumieć, co łączy przeora z niemieckim oprawcą. Musiałem przyznać im słuszność. Chyba nie dziwi ojca nasza podejrzliwość. Zaczęliśmy wówczas śledzić. Jakie były wyniki waszych dociekań? Ten, że przyszedłem dzisiaj do ojca przeora. Pragnąłbym wiedzieć, komu zawdzięczam... Żydowi. Gdyby nie ów zbieg żydowski, któremu ojciec udzielił schronienia w klasztorze, nie przyszedłbym dzisiaj na rozmowę z ojcem. Czy mogę spytać, co łączy ojca z Bornem? Tak, pan ma prawo wiedzieć. Zresztą nie mam zamiaru niczego ukrywać. To dawne dzieje. Poznałem go w Rzymie. Byłem wtedy klerykiem i on był klerykiem. Mieliśmy wiele wspólnych zamiłowań, a więc razem zwiedzaliśmy stare kościoły, muzea, cmentarze.
pałace i ruiny. Nie wiem, czy mogę nazwać tę naszą znajomość przyjaźnią, chociaż w owym czasie Born często serce swe przede mną otwierał, zwierzając swoje różne wątpliwości, które świadczyły o jakimś fermencie żrącym jego wnętrze. Mówił mnie jasno, mgliście i zawile. Lecz nie wnikajmy w zbyteczne szczegóły. Born dnia pewnego, tuż przed otrzymaniem ostatnich święceń, opuścił kolegium, zrzucił sutannę i wrócił do Niemiec, gdzie właśnie wtedy, wśród berli i wrzasków, ruch hitlerowski przybierał na sile. Sumienia. Nie wiem, czy on ma sumienie. To było przed tygodniem. Przyjechał wieczorem, pijany, krzyczał, że spali klasztor, że mnie i zakonników każe rozstrzelać, że tego Chrystusa każe wywieźć na żydowski kirkut i pogrzebać w zbiorowej mogile. Potem usiadł na ławie i milcząc wpatrywał się w krzyż na ścianie. Dnia następnego rozpoczął rzeź Żydów. Tu była Julia Szomał. Śledziła Żyda. Czego żądała? Pereł z ołtarza Matki Boskiej. Co jej przeor powiedział? Wyrzuciłem ją. Ona jest kochanką Borna. Jeśli ta dziwka doniesie Bornowi, przeory jej sobie będą rozstrzelani. Skąd pan o tym wie? Tak, będzie tutaj. Nam potrzebna jest pomoc. Czy ja? Ojca przeora. Słucham, synu. Chcąc jednak działać pewnie i dokładnie, musimy wiedzieć, kiedy potem wyjdzie z klasztoru w kierunku miasta, byśmy mogli w porę opuścić ślawę na przejeździe i tym sposobem odciąć mu możliwość ucieczki. Niemiec znajdzie się w Podczasku. Prosimy zatem, aby ojciec przeor zechciał otworzyć okno w refektarzu. To będzie dla nas sygnał, że Born właśnie żegna się z ojcem i opuszcza klasztor. Nie mogę tego uczynić. Ale dlaczego? Jestem kapłanem. Czy to jest przeszkodą? Zawsze czyha na nas w równym stopniu możliwość dobrego i złego działania. Stara to prawda. Ale niezbadana jest każda chwila ludzkiego życia. Jeśli przyłożę mu rękę do śmierci zbrodniarza, wówczas odbieram mu możliwość żalu, pokuty, pojednania z Bogiem i powrotu do światła. Czy przeor sądzi, że do takich skruchy zdolny jest zbrodniarz, który własną ręką setki niewinnych ludzi wymordował? Nie. Śmierć tego zbira z wyroku narodu jest słuszną karą za potworne zbrodnie. A dla ojca przeora być może nawet będzie ostatnią szansą ratunku. Niech ojciec nie zapomina, że Born już na pewno ma wiadomości od swojej kochanki o Żydzie. Tę jego dziwkę też zlikwidujemy. Śmierć owej pary uratuje ojców. Siebie ojców! Nie będę ratował krwią moich wrogów! Ojcze, szaleńcy w krainie Gerazy wyszli z grobowców, palą i mordują niewinnych ludzi. Demon ich opętał. Trwa nieustanna wędrówka demonów. Wygnane z ludzi i wcielone w wieprze. Znów powracają do człowieczych dusz, lecz pomnożone o szaleństwo wieprzu. Przeor chce w Bornie odnaleźć człowieka. On zawsze powtarzał, że porządny Żyd znaczy u Boga tyle samo, co porządny katolik. Ani mniej, ani więcej. Proszę przeora, niech mi przeor powie, kto stworzy nienawiść przeciwko Żydom, jeżeli nie wyznawcy tego, który umarł na krzyżu, bo mu się zdawało, że swoją śmiercią odkupi wszystkie ludzkie grzechy. A kto stworzył obozy, getta, krematoria, jeśli nie ci, których w szkole uczono pięknych słów katechizmu o miłości bliźniego? A kto zakupował Żydów w ziemi, palił bóżnice i mordował dzieci, jeśli nie ci, którzy za swoimi matkami w dzieciństwie powtarzali pobożne słowa pacierza? Nie mówmy więc o moim i o waszym Bogu. To jest jeden i ten sam Bóg, mój synu. Nie masz na co sprzeczać. Jest, że tak, gdy Boga nie ma, ale jest jeszcze gorzej wtedy, kiedy jest. Bo wtedy już nic nie wiadomo i wszystko jest bez sensu. I świat, i człowiek, i życie. Ten nos i za te wargi. Nawet za te oczy, które są może niebieskie, ale jest jakaś ciemna chmura, po której każdy Niemiec pozna, że jestem Żydem. Przeor wie, że mnie szukał. Przecież przeor widzi, jak bardzo jestem podobny do Żyda. Ja nienawidzę i siebie, i Boga za to przymierze, które on uczynił z moim ludem.
Ja już nie chcę cierpieć. Nie chcę cierpieć. Ja już chcę wypocząć i żyć jak dawniej. Ja chcę, żeby znowu piątkowy wieczór moja biedna żona paliła świece w srebrnych szabaśnikach i zasłaniając dłońmi swoje ciemne oczy chwaliła szabas. Gdzie są oczy mojej żałobnej żony? Zawlekli anioła na siny Kirkut, gdzie ludzie, konając strachu przed śmiertelnym, oddawali Kał, ostatni dowód swojego człowieczeństwa na Bożej Ziemi. Adonaj, Adonaj, coś ty uczynił! Czemuś nas opuścił? Ja nienawidzę mojego żydowskiego losu, lecz chcę być Żydem! Żydem! Przorko myśli, że jestem wariatem. A może ja naprawdę jestem wariatem? Jak można pragnąć być sobą, jeżeli samego siebie tak się nienawidzi? Przor na pewno tego nie zrozumie. Jeziora! Posłuchaj, synu. Gdy człowiek upada, samego siebie nienawidzi w ludziach. W piecach Daniela, na płonących rusztach, ludzie Hitlera spalają na popiół własne jestestwo. Przyjdę do spowiedzi i żal wyjawi. Ojciec mu wybaczy? U progu skruchy zaczyna się Chrystus. Wszystko wybaczę, ale niczego nie zapomnę, gdyż moją pamięcią jest ściana, pod którą zginął człowiek. Ja w nic nie wierzę, ojcze. Ojcze, przeorze! SS-manie otoczyli klasztor! On dowodzi oddziałem. Właśnie wyszedł samochód. Wydał jakiś rozkaz. Widzieliśmy przez okno. Pokryjmy bratę Emanuela. Dotrzymałem obietnicy. Wracając z obawy, wstąpiłem, aby dokończyć rozmowę. Przywiozłem ci podarek. Nie jesteś ciekaw, co to za podarek? Przepiękny podarek. Zwój kolczastego drutu. Do czego potrzebny mi jest drut kolczasty? Na pewno ci się przyda. Zamówisz robotnika, który zamontuje drut na murze, aby nieproszeni goście nie mącili klasztornego spokoju tak potrzebnego tobie i ojcom w nieustannych modlitwach. Tym sposobem zaoszczędzę ci wiele zmartwień i niepokojów, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo twojemu domowi. Nieprawdaż, przyjacielu? Może ojcowie nie wiedzą, ale znamy się z przeorem od wielu lat. Stąd nasza komitywa i serdeczna przyjaźń, która wprawdzie dzisiaj jest wystawiona na ciężką próbę. Ale mam nadzieję, że uratuje go jego rozsądek. A więc, przewielebni ojcowie, przystąpmy do dzieła. Zaraza wtargnęła do klasztoru. Znamy przecież takie okresy w historii, gdzie czarna śmierć wędrowała przez pola i lądy, siejąc trwogę i spustoszenie. Czarna śmierć wtargnęła do mur klasztoru! Ale czy dobrze się dzieje, jeżeli człowiek czuje współczucie dla swojego psa, dla szarańczy, która zera drzewa? Ja was oduczę miłosierdzia dla gówna! Pytam się, gdzie jest Żyd? Gdzie jest Żyd? Żyda nie ma w klasztorze. Pytam się, gdzie jest Żyd, którego ukryliście w klasztorze? Nie ukryliśmy. On tu jest! Kłamiesz. Przedarł się przez mur. Wbrew zakazom Żydów nie wolno ukrywać. Czy mam wam wszystkim powtórzyć, co wam za to grozi? Czy mam was wszystkich pod murem postawić i jak psy rozstrzelać? Czy mam klasztor obrócić w gruzy? Gdzie jest Żyd? Pytam się, gdzie jest Żyd? Może mam wezwać świadka, aby waszej i mojej obecności powtórzył, co widział pod klasztornym murem. A może mam rozkazać twoim ojcom, aby stanęli w szeregu, jak na apelu.
a ów świadek, wpatrując się uważnie w twarze, znajdzie, w czym nikt zbiega. A może mam rozkazać swoim żołnierzom, aby przeszukali uważnie cele, strych, piwnice i schowki, których nie ma, nie brak w klasztornej Ruderze. Gdzie jest Żyd? Tutaj nie ma Żyda. To źle, że jesteś uparty. Sobie i ojcom grób kopiesz. Posłuchaj, jeżeli w ciągu 10 minut dobrowolnie wydasz mi Żyda, tobie i ojcom nic się nie stanie. Wszystko zapomnę. Ale jeżeli nadal będziesz uparty, ciebie i ojców pod mur postawię, jak psy rozstrzelam! Więc albo, albo. Schodzę na dziedziniec. Ale jeżeli któryś z was będzie próbował ucieczki, niech pamięta, że klasztor jest otoczony. Każdy, kto będzie próbował uciec, kula w łeb. Pamiętajcie, klechy, za 10 minut jestem tutaj z powrotem. Mam nadzieję, że rozum zwyciężył. Już minął czas naznaczony. Czekam. Czy nic nie masz mi do powiedzenia? Minęła granica czasu, którą nam wyznaczyłeś. Należymy do ciebie. Możesz uczynić z nami, co zechcesz. Czy marzysz o męczeństwie? Nie jestem godzien łaski męczeństwa. Gdybym o nim marzył, dopuściłbym się grzechu pychy. Pokusa cierpienia jest równie silna, jak pokusa grzechu. Ale kimże jestem, abym z własnej woli wspinał się... Kim jestem, abym marzył o psalmicznych schodach prowadzących na szczyty wieczności? Błagam Boga, aby oddalił ode mnie kielich krwi, gdyż jestem człowiekiem, który w swojej słabości może zbłądzić i upaść. Cóż nie mówisz? Nie bój się! Nie doznasz mnie. Pamiętaj, że masz we mnie zawsze dobrego przyjaciela, który służy ci pomocą i radą. Nie pozwolę, abyś dał się ugiąć pod ciężarem próby. Dam ci Szymona z Tyreny, który nie tylko będzie ci pomagał nieść krzyż, ale też na tym krzyżu zginie. Za chwilę zrobimy rewizję klasztoru. A gdy znajdziemy Żyda, ów skarb bezcenny, twojej głowy nawet włos nie spadnie. Będziesz wiódł dalej spokojne życie. Rano wstaniesz, odmówisz modlitwę, zjesz śniadanie, potem obiad, potem kolację. A na końcu będziesz rozmyślał nad dobrocią Boga, który wybawił cię z pokusy męczeństwa. Dzięki mądrości twojego przyjaciela Borna. Nie ty poniesiesz karę za ukrywanie Żyda. Wiesz, kto poniesie? Ojcowie, ten głupi, milczący chór Szymonu z Tyreny. Na twoich oczach!
Łatwo być świętym za cenę życia innych? A więc teraz powiedz mi, gdzie ukryłeś Żyda, aby uchronić ojców od zagłady? Zapewne nie ma we mnie ani prawdziwej pokory, ani prawdziwej dobroci, ani prawdziwej miłości. Zapewne nie jestem źródłem niebieskich ptaków, ani białą laską ślepców przechodzących przez ulicę, chociaż zawsze pragnąłem być miłością i źródłem i laską. Zapewne czynię dobro dla porządliwości ciała. Zapewne pragnę pomnożyć moją majętność przed obliczem ludzi i przed obliczem materii. Dlatego Bóg nie roztoczył nade mną spojrzenia swoich oczu i unosi się nade mną jak nad zatrutą wodą. Cóż więc może rzec woda zatruta? Czy mam zatem spytać ojców? Spytaj ich. Niech ci odpowiedzą. Gdzie jest Żyd? Żyda nie ma w klasztorze. Tutaj jestem. Nazywam się Manuel Blat. Ojcowie nie są winni. Bo cóż winne może być otwarte okno? Albo cóż winne mogą być otwarte drzwi? Jeżeli przez nie wpadła do pokoju jesienny liść. Okno nie jest winne. Drzwi nie są winne. Wiatr jest winien. Na dworze zerwał się wielki wiatr. Wielki wiatr. Niech pan oficer każe mnie zastrzelić. Biały hab go odziani, kłamliwe klechy. Biały habit. Cóż za was teraz takie? Stać w miejscu. Stać, bo będę strzelał. Niech jeden z was pójdzie na dziedziniec po zbój kolczastego drutu. Żołnierze mu dadzą. Ty idź. Nie słyszałeś, ruszaj. Co chcesz uczynić? Zobaczysz. Błagam cię, zostaw w spokoju tego człowieka. Jesteś nudny. Pomyśl lepiej o swoich ojcach, których każe rozstrzelać. Mieszkańców miasteczka spędz na dziedziniec, aby widzieli, jak umierają buntownicy i kłamcy. Ciebie też będą obserwować. Jak asystujesz przy egzekucji. I znowu pomyślą, że łaska pańska czuwa nad wielkim przeorem. Będą podziwiać twój hart ducha. I tak rozpocznie się proces twojej beatyfikacji. Tu masz sztycz. Trzymaj. Będzie ci tutaj pękło. Witaj, królu żydowski. Witaj, królu żydowski. To jest wasz Bóg. To jest wasz Bóg. To jest wasz żydowski Bóg. Na co czekacie? Piejcie psalmy. No módlcie się do niego, no. Klękajcie. Klękajcie. Na kolana. Na kolana! Klękaj, klękaj, bo cię zabiję! Klękaj. Módl się. Jesteś, o Panie, moim światłem i zbawieniem. Jesteś, o Panie, moim światłem i zbawieniem, więc kogo mam się lękać? Jesteś moją obroną, pasterska wieczności, więc przed kim mam się tworzyć? Cokolwiek uczynisz ze mną, o Panie. Cokolwiek uczynisz ze mną, o Panie,
Uczyń mnie jednym słowa, gdy przemówisz. Uczyń mnie jednym łaski, gdy mnie zbawisz. Uczyń mnie jednym życia, gdy mnie zachowasz. Uczyń mnie jednym śmierci, gdy umrę. Wstańcie. Odejście. Niech tylko przeor zostanie. Odejdź! Cena ludzkiego życia. Za marny ochłap życia. Jesteś nędznikiem. Czy tak wyglądał Bóg? Na pewno tak wyglądał. Przecież był człowiekiem. Też był okruty? Biczowany? Na pewno tak samo. Myślałem, że na zawsze pogrzebała moją dawną przeszłość. Jesteś jednak w błędzie, jeżeli myślisz, że żałuję mojej żeńskiej decyzji. Gdybym miał powtórzyć moje mienne życie, postąpiłbym tak samo. Miałbym jeszcze raz przeżyć naszą rozmowę, która jest dla mnie bolesną przygodą. Przyszedłem do ciebie jako zwycięzca. Ciebie uczyniłem niewolnikiem, którego mogę w każdej chwili rozstrzelać, wysłać do obozu lub do więzienia. Jest to moim prawem. To jest moja władza pod podbitym narodem. Ale czy człowiek może budować swoje życie z samych zwycięstw, oklasków i triumfów? Wielkim jestem godzinę zwycięstwa. Ale kim jestem godzinę klęski? Tego nie wiem. A tymczasem twój Bóg rozdaje taką łaskę, która pozwala być... Chodź o przełożę. Jacy śmieszni są ci zakonnicy. Boją się wpuścić kobietę do refektarza, jakby to była sypialnia wyściełana miękkimi poduszkami. Po co tutaj przyszłaś? Jak to po co? Od pół godziny siedzę w twoim samochodzie i nudzę się jak moc. Miałeś mnie zawołać. Czekam i czekam, więc przyszłam. Nie jesteś jeszcze potrzebna. Wracaj do samochodu. Daj mi perły. Wyjdź. Perły mi daj! Wyjdź! Perły od nich dostałeś! Nie dostałem żadnych perł. Nie dostałeś. Więc kto je dostał? Przecież nie ma ich na ołtarzu. Skąd mogę wiedzieć? Spytałem to o przeora, spytałem o ojców. A kto ma wiedzieć, jeśli nie ty? Jeśli pereł nie dostałeś, to mi pokaż Żyda. Gdzie jest Żyd? Nie twoja sprawa. Gdzie jest Żyd? Milcz! Ja chcę wiedzieć, co się stało z Żydem! Oszukałeś mnie. Chcesz przede mną zataić. Zostawiłeś im Żyda. W zamian dostałeś sznur pereł, który powinien do mnie należeć. Precz namówiłeś mnie, abym wytropiła żydowskiego pudla i pod pozorem
Twoim miłosierdziem wskazało mu drogę do tego klasztoru, gdyż chciałeś dla jakichś swych wariackich celów bawić się z przeorem jak kot ze zdechłą myszą, a potem mi kazałeś szantażować Klechę. Czy to te wszystkie rozkazy posłusznie spełniałam, byś mnie teraz wyrzucał bez żadnej nagrody? Ukradłeś mi perły, zapłacisz mi za to! Jezusie, na serdecznie! Matko Przenajświętsza! Wczoraj taki sen. Jest noc. Jest nocnik jesienny. Mały, pokorny kleryk w czerwonej sutannie. Chyba nad miastem ruszałem od modlitw i płaczu. I widzę siebie, kroczącego środkiem ulicy. W oczach się śmierć. Przychodnie pod moim wzrokiem zmieniają się z białe kości trupy. Idą za mną ku czarnym wrotom. Urzędnik wręcza im zwolnienie z życia. Brzask się rozlega. Krzyczą, że jeszcze nie ukończyli swoich spraw, że chcą jeszcze żyć! I znowu widzę małego, pokornego kleryka. Krzyczy do mnie. Niech będą przeklęte jadowite węże. Niech będą przeklęte studnie zagłady. Morderco! 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 Tak woła mały, kurny kleryk. Do człowieka w czarnym mundurze, który wyciągając pięść ku górze, nie mógł dosięgnąć swojego sobowtóra. Już go dosięgnąłeś. Jesteś tego pewien? Żegnaj. Gdzie on jest? Poszedł. Kiedy znowu wróci? Born już nigdy ciebie nie skrzywdzi, bracie Emanuelu. Gdy włożył mi na głowę ten kolczasty drut, boleść poczułem w sobie. Ale to nie była boleść, która każe krzyczeć zmęczonym ustom. To była dobra boleść, która weszła we mnie jak trzy aniołowie pod namiotem Abrahama, ocieniony dębami w Mamre. Dlaczego Bor mnie nie zatrzymał? Dlaczego jeszcze żyje? Dlaczego my wszyscy jeszcze żyjemy? Co się tutaj stało? Co się tutaj stało? Co się tutaj stało? Ty lepiej wiesz, bracie Manuel, albowiem nie w nas, lecz w tobie Bóg powtórzył misterium swoich cierni. Boże! Ten, który teraz umiera, jest zbrodniarzem. Za chwilę zaczniesz sprawować sąd nad spróchniałym człowiekiem. Krew jego ofiar woła do ciebie z otchłani. Wyznaczysz, o Panie, cenę krwi i wyznaczysz cenę otchłani.
i zliczysz ludy siedzące nad brzegami Babilonu, i dzieci konające w komorach gazowych, i ludnie zawieszone na szubienicznych drzewach. Ale zechciej, ją, Panie, z rachunku jego grzechów wymazać zło, którym mnie doświadczał. Ja mu je przebaczam. Odpłata Twoja jest z Tobą. Odpłacasz każdemu według jego cierpień i radości, dobrych i złych uczynków. Jego Mega. Pierwszy i ostatni, początek i koniec. Twoje jest władza życia, nad żywym śmierć. Dlaczego on tak bardzo podobny jest do człowieka? Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boże Izraela, Chrystusie, jesteś, który jesteś. Jesteś, który jesteś na drogach karawanowych prowadzących z miasta Ur Chaldejczyków. Jesteś, który jesteś w namiotach Abrahama, w niewidzących oczach Izaaka i na szczeblach Jakubowej drabiny. Jesteś, który jesteś na szczycie Synaju i na szczycie Mori i na szczycie... Patryk
oklaskami. W pierwszej kolejności gospodarzowi tego miejsca. Ojcze, za życzliwość, za zaufanie, za wspaniałą współpracę dziękujemy. Dziękuję ja, dziękują aktorzy. Dziękuję panu Krzysztofowi Gnutkowi, który jest pana posła Jarosława Selina już nie zdążył chyba powiedzieć, ale pan poseł przejął honorowy patronat, to było wiadome z plakatu. Niestety ma jakieś ważne spotkanie polityczne w Warszawie i będzie prawdopodobnie 25 za tydzień na przedstawieniu. Także dziękujemy, na ręce pana składamy podziękowanie. Lista jest trochę długa. Dziękuję firmie Hero Connection, Collection z Poznania, która umożliwiła nam wypożyczenie tego oryginalnego stroju oficera Gestapo, a z Poznania ten kostium przyszedł. Także oczekujemy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był, ale dziękujemy im bardzo. Dziękujemy ojcom dominikanom. Nie wiem, czy jest ktoś z Gdańska, czy jest ojciec Tomasz Golonka. Nie ma. Ale dziękujemy. Ale dziękujemy. Którzy udostępnili nam te 8 wspaniałych habitów, które państwo widzieliście. Teraz dziękuję całej obsłudze technicznej, a mianowicie są to panowie, którzy robią remont przy naszym kościele. Panowie, pokażcie się, to jest ta szóstka, która...